Cześć, witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z płaszczami na jesień, zimę. Mam w tym momencie 3 płaszcze z H&M, natomiast jeszcze zamówiłam 2 pikowane z Reserve. One jeszcze do mnie nie dotarły. Te, kiedy przyszły i zaczęłam je rozpakowywać, to wiedziałam, że no, będę musiała się tutaj mocno zastanowić. Nie do końca te, na które najbardziej czekałam, mi odpowiadają, natomiast to, co kupiłam tak w ostatnim momencie i pomyślałam sobie, dobrze, zobaczę, bardzo mi się podoba. Więc znowu kwestia wyboru. Poczekam jeszcze na te z Reserved i na pewno coś sobie zostawię. Zacznę od płaszcza, to jest prochowiec, no ewentualnie trench. Ja na niego polowałam, włączyłam nawet powiadomienia. Żadne powiadomienie do mnie no, nie docierało przez kilka dni, więc odświeżałam sobie stronę co jakiś tam czas. No i nagle pojawił się ten płaszcz w rozmiarze L. Czułam, że to będzie na mnie za duży płaszcz, no ale pomyślałam sobie, najpierw zobaczę tą L-kę, później ewentualnie będę polowała na M-kę. No i tak jak się spodziewałam, ten płaszcz jest obszerny, on jest bardzo, bardzo duży, więc raczej S-ka byłaby tutaj wskazana. Jest to fajne rozwiązanie, będziecie widzieć na przebitkach te płaszcze. Trochę będzie obraz prześwietlony, zwłaszcza przy tym białym, ale to później. No dzisiaj jest taka pogoda, że zachodzi słońce, za chwilę wychodzi. Zresztą pokazywanie jasnych kolorów, no tutaj kamera źle to oddaje. Postaram się te kolory Wam pokazać właśnie tutaj. I tak, jeśli chodzi o ten trench, to on mi się bardzo spodobał, bo to rozwiązanie, które tam zauważyłam, pomyślałam sobie, że będzie fajne na, nie tylko na taką ciepłą jesień, ale i początek zimy, dlatego że tutaj jakby ten płaszcz składa się z 2 części. Pierwsza część to jest kamizelka, jak widzicie, tak, w takim kolorze i myślę, że tu kamera dobrze oddaje ten kolor. I to jest kamizelka długa, bez oczywiście rękawów, no jak to kamizelka. I ona jest pikowana, zakłada się oczywiście pod spód, wykłada się kołnierz, który leży już na tym trenchu. To mi się spodobało, że przede wszystkim jest cieplej, byłoby cieplej. I najważniejsze dla mnie jest to, żeby kołnierze przy wszystkich kurtkach, płaszczach nie brudziły mi się od podkładu. Ja nie znoszę, zwłaszcza na czarnych kurtkach czy płaszczach, tego śladu podkładu. No ja już nie założę. Po pierwszym użyciu, jeśli widzę taki pasek czy jakiś ślad podkładu, no denerwuje mnie to strasznie. A prać kurtkę czy płaszcz za każdym razem, kiedy się ubrudzi, no to nie ma sensu. Więc pomyślałam sobie, że to też jest świetne rozwiązanie, ponieważ no, taką kamizelkę mogę sobie naprawdę wrzucać do prania i płaszcz jest po prostu chroniony. Fajne rozwiązanie, naprawdę bardzo mi się podoba. Nawet ta kamizelka może być noszona po prostu jako kamizelka. Ona ma tutaj kieszenie z patkami. Zapina się ją na butony. Ile tych butonów jest? No tylko tutaj w talii 2 butony, tak żeby się nie rozchodziła. Bardzo przyjemny, taki lekki materiał. To jest wszystko sztuczne. Natomiast sam płaszcz, no przez to, że tutaj skład jest nie najlepszy, to nie podoba mi się ten materiał, bardzo się gniecie. Natomiast samo uszycie jest naprawdę bardzo ładne. Duże klapy, są tutaj też takie ładne detale, czyli mamy tutaj pasek wokół rękawa i tutaj jest też klamerka obszyta tym materiałem. Z tyłu jest taka obszerna patka na plecach, pasek, kieszenie z
klapkami, duże, takie solidne kieszenie. Z tyłu jest chyba, tak, z tyłu jest rozporek, z przodu ten płaszcz nie jest zapinany i też mi się to podoba, ponieważ mogę sobie tutaj no, tak sobie założyć, jakby mi się podobało, czyli takie szlafrokowe wykończenie, no i długi pasek. Podszewka, no niby wszystko jest, wiecie, bardzo dobrze odszyte, tu nie mam się do czego przyczepić, naprawdę wszystko jest idealne, nawet ta struktura tego materiału nie jest zła, jest to dosyć ciężki płaszcz, no natomiast jakby sam ten materiał, wiecie, ja miałam płaszcze, no w sumie to mogę powiedzieć raczej dobre gatunkowo, skład naprawdę taki zadowalający, one przetrwały ze mną naprawdę kilkanaście lat, mogę nawet powiedzieć, że kilkadziesiąt, ja je mam do tej pory, raz miałam bardzo fajny właśnie trench z mojito, on był na pewno też sztuczny, natomiast piękny był ten materiał, z takim delikatnym połyskiem, sztywny, ładnie leżał na sylwetce, ten jest taki miękki, on się tak po prostu nie układa się tak idealnie, niektórzy lubią, zwłaszcza osoby może bardziej większe ode mnie, na pewno nie chcą mieć takich sztywnych materiałów, tylko bardziej lejące, ale to już za bardzo się rozgaduje. W każdym razie na pewno to jest świetna propozycja i pewnie wielu osobom się spodobała, no, ponieważ ten płaszcz szybko zniknął i tutaj naprawdę ciężko było dorwać mi tą Elkę, więc no, musiał się spodobać po prostu wielu osobom, że trudno jest dostępny. No, na pewno nie będę polowała na ten płaszcz w mniejszym rozmiarze, bo coś tutaj nie gra. Oczywiście on na mnie wygląda dziwnie, no bo jest za duży o dwa rozmiary, ale chciałam Wam pokazać, bo może którejś z Was ten płaszcz by się spodobał. Także no ta Elka to zdecydowanie dwa rozmiary za duża, więc jeśli by się Wam ten płaszcz spodobał, no to naprawdę myślę, że dwa rozmiary mniejszy, tutaj S-ka byłaby na mnie zdecydowanie lepsza, lepiej by się pewnie ten materiał układał, ale tak czy siak to nie jest płaszcz dla mnie, więc go odsyłam. A teraz kolejny płaszcz. Ja poszukuję cały czas idealnego płaszcza pikowanego. Najlepiej, żeby był lekki, taki przyjemny, jak się zakłada, to nie czuć go. Oczywiście dobrze by było, żeby miał dobre wypełnienie. I ten płaszcz, który tutaj mam, to jest wypełnienie pierza i puchu. Także dobre wypełnienie, jest leciutki, ładnie wygląda, myślę, że też rozmiar mniejszy mogłabym zamówić, to jest M-ka, ale to jest naprawdę duży płaszcz, dość szeroki, no nie wiem, bo mogłabym coś jeszcze grubszego pod spód założyć, nie wiem, bluzę czy kardigan, no to wtedy byłby dobry, więc zastanawiam się, on mi się bardzo podoba, jeśli chodzi o krój i te przeszycia tutaj, bardzo fajne, takie no trochę inne, bo zazwyczaj to są pasy w poprzek w takich pikowanych płaszczach. Bardzo rzadko spotykałam, żeby te szwy przebiegały poziomo, nie poziomo, pionowo. Taki by najbardziej mi odpowiadał. A tutaj są, no to jest takie szycie jakby fale, powiedzmy, tak to nazwę. I ten płaszcz nie ma kaptura, jest tu tylko taka bawełniana stójka. Sam materiał oczywiście jest sztuczny, tylko wypełnienie jest właśnie takie puchowe. Na razie nie widzę, żeby gdzieś tu ten puch wychodził. Zapinany jest na butony i tutaj też nie będę tak za bardzo machać tym płaszczem, bo tutaj widać kolor. I ciężko jakoś mi się przekonać do tego koloru. To jest taki kolor, nie wiem,
No taka zieleń, zgniła zieleń, khaki może, trudno mi określić ten kolor. On jest taki chyba neutralny, bo nie jest chłodny, nie jest ciepły, więc w sumie odpowiedni dla mnie. Ale jakoś, no chyba gdyby był czarny, to bym wolała. No ale znowu wszystko czarne, to też, wiecie, niekoniecznie. Więc, a może i ten kolor jest rzeczywiście ładny, taki inny, bo zazwyczaj te puchowe płaszcze są czarne. Szeroki rękaw, naprawdę szeroki, bardzo długi. Ja go tutaj nawet wywinęłam, bo dla mnie za długi. Fajnie, że właśnie zapina się na te butony i one są tutaj pokryte, więc w zasadzie są mniej widoczne. To jest taki z wierzchu plastik w kolorze tego płaszcza. I co mi się podoba, on jest ściągany. Możemy regulować sobie tutaj dopasowanie w talii. Bardzo przyjemny, mięciutki, może nie jest tak lekki, jakbym się spodziewała, ale no zdecydowanie to nie jest ciężki płaszcz. No wszystko ładnie tutaj jest odszyte, środek praktycznie z tą podszewką tak samo przeszyty, ma kieszenie, co jest na pewno fajne i te kieszenie są głębokie, no naprawdę, tak jak widzicie, o, pokażę Wam, cała dłoń wchodzi nawet ponad nadgarstek, nie ma z tyłu rozporka, zapina się praktycznie do samego końca, a więc no do przemyślenia. Myślę, że głównie chodzi mi tutaj o to, czy nie powinnam zamówić eski, no i czy ten kolor jest dla mnie. Ale w sumie jakoś tak bardzo mi nie przeszkadza, podoba mi się ten płaszczyk. Naprawdę podoba mi się, trochę jakoś tak kojarzy się z taką kufajką mojego taty, w której chodził do obory, no ale teraz jest chyba taka moda na takie rolnicze kolory szycia, no nie wiem, tak mi się kojarzy właśnie z jakąś taką kufajką mojego taty, który zimą wychodził właśnie czy do stajni, czy do stodoły, czy do obory, czy do piwnicy. No gdzieś tak te skojarzenia moje idą w tamtą stronę. A teraz coś, co przykuło moją uwagę, kiedy przeglądałam te wszystkie płaszcze na stronie H&M. Ja zawsze chciałam mieć futerko. Ja tych futerek naprawdę bardzo dużo kiedyś zamawiałam i większość odsyłałam. No i jak zobaczyłam to futerko, to sobie myślę, zamówię, a najwyżej się trochę pośmiejemy. No i jak ja je założyłam na siebie, niestety na przebitkach bardzo mi kamera prześwietlała, więc tego nie zobaczycie. No może tam wybiorę jakieś ujęcia, ale naprawdę zakładałam ten płaszcz, na nowo ustawiałam tutaj, żeby nie było tak jasno, że nic z tego w sumie nie wyszło, więc będę starała się Wam tutaj pokazać, a może uda mi się dołączyć jeszcze jakieś zdjęcia. No powiem Wam, że ja zostawię sobie, tak myślę, że zostawię, jeszcze skonsultuję to z córką, ale podoba mi się, ono jest lekkie, to jest sztuczne, tutaj nie ma nic, ani jednej nitki naturalnej, natomiast jest ciepłe, jest przyjemne, nie jest dopasowane, ale dobrze na mnie leży. Ja te wszystkie płaszcze mierzyłam do moich starych zamszowych kozaków. Ja muszę sobie kupić jednak skórzane kozaki, nie zamszowe, tylko po prostu kozaki, bo zdecydowanie te wszystkie płaszcze by lepiej wyglądały przy takim skórzanym kozaku. No te zamszowe, one już tam, one były kupione jako lekko podniszczone i to mnie tak denerwuje. Ja wiem, że teraz są buty takie, wiecie, za 2-3 tysiące zniszczone i ludzie się w nich jakoś tak odnajdują. Ja bym musiała je bez przerwy szorować. No i te kozaki są bardzo wygodne, są ciepłe,
ale denerwuje mnie to, że one są tak już na gotowo podniszczone, więc też jak widziałam to na przebitkach, to te kozaki gryzły się z taką ładną odzieżą. No i powiem Wam, że bardzo mi się to futerko spodobało. One nie były jakoś drogie, 230, 240, nie wiem, zostawię Wam linki. No i co ja mogę powiedzieć? Ładne ma klapy. Zobaczcie, to jest taki baranek. Nie wiem, czy to jesteście w stanie zobaczyć, bo tam na tych przebitkach kompletnie tego nie widać, ale taki przyjemny naprawdę baranek. To nie jest też takie obszerne futro, takie wiecie, że zrobi z Was niedźwiedzia. Nie, ono nie jest takie puchate, fajne, podoba mi się, no naprawdę, bardzo, bardzo mi się podoba. Czy tu są kieszenie? Jeszcze to sprawdzę. Tak, o zobaczcie, takie kieszenie po prostu, nie naszyte, tylko tutaj po bokach. Fajny rękaw, on jest lekko zwężany, więc tutaj też wiatr nie będzie zawiewał. Można też ten kołnierz postawić i zapiąć sobie tutaj pod szyją, no ale tu znowu chyba będzie musiał być jakiś szalik, który będzie chronił to futerko przed podkładem, a nie wiem jak się go nawet pierze, pewnie do oczyszczenia go trzeba do pralni po prostu chemicznej oddać. 100% poliester pochodzący z recyklingu, to jest też MK, bardzo, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba. Nigdy nie miałam białego płaszcza czy futra, jeszcze sobie tutaj założę i będziemy sobie tak patrzeć. No wszystko idealne, ta MK fajna, naprawdę, podoba mi się, no jest długie, jest białe, nie czarne, nie zielone. Zostawię sobie to futerko, bardzo mi się podoba, nie wiem jeszcze, no nie wiem, no podoba mi się, ale czy w takim białym futrze wychodzić? Jakoś tak muszę się przekonać, muszę i tak ładnie też odbija na twarz i ta twarz jest taka jaśniejsza. No myślę, że tak na 95% zostawiam. No i te kieszenie. No takie wiecie, nie takie trzaskające mrozy, ale czuję, że mi jest w nim naprawdę ciepło. Tak nawet wiecie, do samochodu raz, dwa zakładam jeden guzik, ewentualnie kołnierz można postawić. Nie chcę teraz właśnie, boję się o to, żebym go nie zabrudziła. Można się tutaj zapiąć. Bardzo mi się podoba, naprawdę. Ja chyba sobie go zostawię. Je zostawię. Co myślicie? Dajcie znać, czy Wam się podoba, a może tutaj będzie lepiej widać. O, tak wygląda. Właśnie. Może tutaj. Tu mam wszystko pozasłaniane. Jeszcze troszkę. Jest długie, tak przed kostką się kończy. Mogłabym ewentualnie tutaj przeszyć troszeczkę guzik, ale nie, to będzie źle wyglądało. O. Podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. Ot takie futerko. No i dobrze, to już wszystko, trzy płaszcze. No czekam jeszcze na, nie wiem czy Wam w ogóle mówiłam, bo już tutaj się tak podekscytowałam. Zamówiłam jeszcze dwa pikowane płaszcze z Reserved. Jeden jest czarny, z takim naturalnym wypełnieniem, a drugi płaszcz też pikowany, chyba w jakimś innym kolorze, już nie pamiętam, chyba taki jaśniejszy, ale cały sztuczny. Więc zobaczymy. Jeszcze muszę pozamawiać i wtedy będzie mi po prostu łatwiej zdecydować. Zostawić czy nie? Dajcie znać. Dziękuję Wam za oglądanie. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.